gospodynie w strojach zielono-czarnych, na czarno z białymi aplikacjami. Drużyna wierzbowianki. Wyjście z bramki Natalii Majewskiej. Bielszczanki konstruują kolejną akcję w ataku pozycyjnym. Wiktoria Nowak na posterunku. Kamila Sadłoń, gdzie także doszło do całkowitej wymiany składu. Nieudana próba wybicia Klaudia Nowacka w uderzeniu. Na ratę, ale skutecznie. Gdyby w futsalu liczyć procent posiadania piłki, to na ten moment byłby on niezwykle wysoki dla gospodyń. Tak, zgadza się. Widać, że założenie na ten mecz jest jedno, żeby wysoko od razu doskakiwać. Tymczasem w niecelnym uderzeniu Roxana Gulec. A to wygląda, że wierzbowianka też gra na trzy czwórki, bo teraz kolejne zawodniczki weszły na plac, które wcześniej nie grały. W udanej interwencji, parując piłkę na rzut rożny, Natalia Majewska. Wiktoria Pietrzyk, silne jej uderzenie. Przebojowa akcja Anny Huras, już w polu karnym. I piłka od słupka, poprawka Klaudii Nowackiej, świetna obrona Kamili Sadłoń. Pivot. Patrycja Sarapata traci jednak piłkę na rzecz Klaudii Nowackiej. Sytuacja sam na sam i piłka w bramce. Po asyście Klaudii Nowackiej gola zdobywa oznaczona dziewiątką Karolina Czyż. No miejmy nadzieję, iż z tym trafieniem rekordzistek worek z golami rozwiąże się. Obejrzymy, mam nadzieję, więcej atrakcyjnych dla oka kibiców akcji Magdalena Knysak. Zablokowane uderzenie Wiktorii Nowak. Katarzyna Moskała do Magdaleny Knysak. Piłka cyrkuluje między rekordzistkami, które już zbliżają się w okolice pola bramkowego. Magdalena Skolarz. Świetna interwencja w bramce Kamili Sadłoń. Sędzia Dominik Lorke dokładnie wskazuje miejsce, z którego należy wznowić akcję. Mocne uderzenie z lewej nogi zawodniczki z Wierzbna. Dobry jednak blok gospodyń. Anna Huras, zejście na lewą nogę. Typowe zachowanie, typowa reakcja tej zawodniczki. I po raz kolejny w tym spotkaniu udana, bardzo udana interwencja Kamili Sadłoń. Klaudia Nowacka. Wiktoria Nowak. Uderzenie niesygnalizowane z lewej nogi mogło zaskoczyć Kamilę Sadłoń. I oto kolejna świetna okazja. Klaudia Nowacka. Wcześniej uderzała Wiktoria Nowak. Piłka sparowana wprost pod nogi Klaudii Nowackiej, która zdobyła gola na 2-0. Zaprzepaściły szansę na kontratak, 2-1. Zawodniczki z Wierzbna, tymczasem Magdalena Knysak. Łapiąc się za głowę, jakby chciała skomentować, jak to nie wpadło. Zdecydowanie presja, którą sama na siebie nakłada, rośnie. Ależ podanie. Magdalena Skolarz. Na raty, ale skutecznie. Tym razem Magdalena Knysak dopisuje asystę, a bramkę zapisujemy na konto Magdaleny Skolarz. Na parkiecie w komplecie. Czwórka, którą już na wstępie określiliśmy jako wodzisławski desant w drużynie gości. To uderzenie mogło zaskoczyć, piłka jednak o centymetry mija słupek bramki Natalii Majewskiej. Rozległa się syrena końcowa. Dla formalności na starcie drugiej połowy spotkania przypomnimy personalne składy obu drużyn. Tymczasem w uderzeniu Katarzyna Moskała. Szóste miejsce na koniec zasadniczej fazy rozgrywek oznacza ni mniej, ni więcej, tylko bezpośrednią degradację do pierwszej ligi. Tymczasem Wiktoria Nowak oko w oko z Kamilą Sadłoń. Ten początek drugiej połowy jest zdecydowanie żywszy. No to chyba zanadto otwarły się Bielszczanki, bo to szansa, doskonała szansa i gol! Świetna solowa akcja oznaczonej numerem 16 w wierzbowiance Patrycji Sarapaty. Ta obrona ustawiona bardzo wysoko, podobnie jak w pierwszej połowie meczu. Świetne zagranie Wiktorii Nowak i wykończenie Magdaleny Skolarz. 4-1 dla bielskiego rekordu. Z bliska uderza, zachowując zimną krew, Magdalena Skolarz. A tu raz jeszcze fantastyczny fragment, gdy to są sekundy i minuty Magdaleny Skolarz. Knysak. Świetne obejście Wiktorii Nowak. A wracając do terminu Final Four, to będzie moment, kiedy już na boiskach trawiastych grać będą zawodniczki tak Ekstraligi, jak i pierwszej ligi. Rzut rożny, ciekawie ustawione rekordzistki do tego stałego fragmentu. W narożniku Anna Huras, Laura Kłębek!
Przechwyt Laury Kłębek. Ona przedziela się do lewą stroną boiska. Świetne uderzenie. Piłka w bramce po strzale Klaudii Nowackiej. Czasem Kinga Pawlica. Na prawej stronie boiska. Zawodniczka o znakomitych warunkach fizycznych. Wycofanie do Patrycji Sarapaty, zdobywczyni jedynego gola dla wierzbowianki. Sarapata! Świetny strzał przy słupku. Zasłonięta jeszcze Natalia Majewska. Bez szans na właściwą reakcję przy tym mocnym uderzeniu. Oj, jak teraz kiepsko zachowała się w bielskiej bramce Natalia Majewska, przepuszczając między nogami to uderzenie Mai Szafran. W tym ustawieniu gospodyń z numerem 16 Martyna Cygan. Ona przed momentem przy piłce, Wiktoria Nowak. Do Magdaleny Knysak, która wreszcie doczekała swojego bramkowego trafienia. No a nam ewidentnie rozwiązał się worek z bramkami. 7-3. I oddał tu zespół z Wierzbna. Zawodniczki z Wierzbna bez szczególnego pomysłu na to, jak spod tej presji miejscowej wyjść. Ostre wstrzelenie piłki przez Marię Suwadet. Bielszczanki podtrzymają miano niepokonanych z kompletem 27 punktów po 9 kolejkach. Choć jeszcze Klaudia Ciupa blisko utraty czwartego gola. Skończyło się jednak tylko na strachu. Końcowa syrena 7-3. Rekord Bielsko-Biała pokonuje Wierzbowiankę.